przepięknej marynie w Krychy. Muszę przyznać, że naprawdę jest bardzo, bardzo ładnie. Szczególnie duże wrażenie robiła czerwona latarnia, którą zobaczycie na innych ujęciach. Mega petarda, zobaczcie tu ujęcie. Idziemy teraz popłynąć łódką na wyspę Kosliun, która znajduje się w ostatnim kierunku. Jest tam mały zakon, już dokładniej, małe muzeum. I to nawet takie ciekawe doświadczenie, jeśli chodzi o przepłynięcie się łódką. Na wyspie Kosliun. Jest to chyba jedna z największych baz banknotów i ogólnie pieniędzy z różnych zakątków świata, z różnych okresów w ogóle czasu. Polatać teraz obok maliny w Unacie. Będzie z tego super ujęcie, jeśli chodzi o noc za samochodem. Jedziemy teraz do jaskini Biserujka. Ponoć świetne miejsce. Mam nadzieję, że uda się tam nagrać też kilka ciekawych ujęć. Mamy 27 minut do celu, więc jedziemy. Ja zaraz miałem spanko i trzeba mnie nosić. Teraz spróbować najlepszych sterów na wyspie. Przy okazji połączymy to z oliwą i zobaczymy, czy rzeczywiście są takie dobre, ale przypuszczam, że będą mega, mega świetne. Idziemy teraz do drugiego miejsca, gdzie kupimy oliwę. To jest to miejsce typowo związane z oliwą.
jeśli jedziemy dzisiaj, to zobaczymy jedną z najwęższych ulic. Zobaczymy jedną z najwęższych ulic. Jest tam ogólnie również bardzo duża winiarnia, gdzie mam nadzieję, że uda nam się skosztować ich tradycyjnego wina. No i oczywiście z racji tego, że jest ona położona na wzgórzu, mam nadzieję, że nagramy super ujęcia drona. No i wchodzimy pod dość wysokie podjazdy. Pewnie teraz będziemy wszyscy dyszeć tak jak teraz ja. Wejście do winiarni, gdzie mam nadzieję, że spróbujemy trochę wina. Rzeczywiście takiego chłodnego, naprawdę dla ochłody przyda się trochę. Koniec pięknego dnia, pozostaje nam nic innego jak tylko i wyłącznie zrobić pyszne grilla, którego przygotowali nam gospodarze zaraz obok naszego pięknego domu. Super. Tego idziemy. Lecimy dzisiaj na jeden z najciekawszych dni, wypożyczamy kłada i będziemy obierzeć sobie całą wyspę. Zobaczymy sobie jeden z najwyższych wzgórz. Gdzie również mam nadzieję, że będzie można coś nagrać naszym dronem, także wszystko przed nami, jedziemy. Dojechaliśmy do pięknego miejsca zaraz obok miejscowości Stara Baśka, gdzie jest naprawdę zniewalający widok na plażę, którą można dostać się tylko i wyłącznie pieszo. No z racji tego, że nie będziemy tam szli, to jedyny substytutem, żeby zobaczyć jak to wygląda na dole, będzie Thank you.
czekajcie na mnie. Finlandia za 5 minut. Bierzemy. No nie. Co jest?